Ej, halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. W ogóle, tak, powinien z werwą zacząć, a bo tego, bo ja od razu kończę odcinek i zaczynam nowy, więc to tak, no, ale także tak, witam, łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Someone's a messy eater. Tak, a my kontynuujemy sobie oczywiście naszą przygodę tutaj z grą Life is Strange Before the Storm. No, tak myślałem właśnie, że stąd go będziemy mogli wziąć. I to jest duży kamper generalnie, znaczy jest. Nie, Dru 1050 olców, 4000 złotych. Dru ma przejebane. That pillow is definitely dead. A swingy, flippy instrument of death. No nie wiem, co to jest. A nóż. I guess Frank subscribes to the hiding in plain sight philosophy of drug stashing. Weź. Chuj. Don't mind if I do. Ale... Don't even fucking think about it. Damn. No, to nie jest takie miłe generalnie. W sumie nie powinniśmy tak robić, ale pomyślałem, że... Tak jak z sianem wcześniej, że się przyda do czegoś. A tego siana nie ogarnęliśmy, nie wiem, gdzie było. Frank must be spending hundreds of dollars on this dog. Beef, beef, beef. Co to jest? A resztki jedzenia, w sensie... Graffiti, spójrz. What does Frank really need to remember? Got it. Odblokowane osiągnięcie wishlist. Bomb sauce for the man who enjoys searing pain with his drive-through order. Wonder what Frank eats when he gets the munchies. Fasola. That's an insane amount of beans. True. So Frank's a fellow survivor of Black Hell. Who knew? Bigfoots. Sorry, Frank. I didn't know it was your RV when I wrote that. Witaj, na pewno nie gotujesz mety, a ja na pewno nie jestem zainteresowany. Bo my mu na kamperze napisaliśmy, na pewno tu nie jest meta, tak? Poor Frank. Next time, try ask Miss Arcadia. Fachowa pomoc miłośników psów z całego świata. Siema, mój pies ma 3 miesiące i ciągle sika, gdzie popadnie, co robić? Dzięki. Szczeniakom zdarza się moczyć, gdy się boją, nie karć go. Dzięki, ale go nie karcę, więc czemu ciągle się moczysz? Szczęściak wymaga cierpliwości, jeśli nie panujesz nad sobą, zastanów się nad tym, czy na pewno powinieneś mieć psa. O co ci chodzi, babo? Mówię, że go nie karcę. Bo taki język jest nie na miejscu, teraz mam pewny, że karci szczeniaka i nie tylko. Też mam taką historię, że... Mogę opowiedzieć teraz, że to było niedawno, kilka tam... Kilkanaście dni temu przy taki pies osiedlowy i on sobie tam się, on lubi sobie chodzić i jest miły do wszystkich i co chodzi po posiadłościach, tam ludzie dają mu często jedzenie albo się z nim bawią. Znaczy on ma dom tutaj i se tu mieszka naprzeciwko, ale on też chodzi dużo i się bawi z innymi i tak dalej.
I przyszedł tu i przyszedł taki smutny i wszedł do auta i nie chciał w ogóle wyjść, nie dało się go wyciągnąć. Znaczy, no siłą by się dało, ale jak go wyciągałem, to tak patrzył na mnie, jak robi tak. Strasznie był w kurwę smutny i to było widać na 100%. Był czymś zdołowany jakimś faktem, więc mówię, no może jest chory, nie? Może coś się wydarzyło. Więc mówię, no nie ma innej opcji niż zadzwonić do właściciela. I zadzwoniłem do właściciela i chłop przyszedł, no bo pomyślałem, że weźmie psiaka, wiesz, nie wiem, pojedzie z nim do weterynarza albo coś takiego. A chłop przyjechał i wchodzi i mówi tak, do domu, i tam krzyczy na tego psa i mówi, przepraszam, że tego z głupiego psa, głupi pies, zjebana psina, nie, coś takiego, ja takie, no nic, to taka historia, temu wiedzieć, co, no co robić, no jak, jak widzisz takiego psiaka, no to pierwsze co robisz, to no musisz zadzwonić do właściciela, no bo po prostu no, na przyszłość nie zadzwonię, ale kto mógł wiedzieć? Ale nadal mnie to jakoś tak kurwa rozjebało. Dobra. Sen o chmurach, znaczenie. Od kiedy psy... A to jest... Aha, historia. Od kiedy psy mogą mieć steki? Peacehead, muzyka. Mila Kunis, singielka. Chmury, wygaszacz ekranu. Ubezpieczenie pożaru bezprawne. Straż leśna Arcadia Bay. Megan Fox singielko. Jak duża była największa chmura w historii? Dlaczego strzeniak nie jest teku? Shit. The mill burned down. O, fuck. Poor Frank. These demon guys into some fucked up shit. Poczekaj, ona... Nie mów, że ona daje nowe te, jak się wejdzie. Rachel, the therapist, would have a field day with them. These demon guys into some fucked up shit. Temat. Wkurwienie. Frank, mówiłem do tartaku, wróciłem do tartaku i żałuję. Jestem wkurwiony jak chuj. Wszystko swajczone, masakra. Nie mogę przestać o tym myśleć. Psy nie przeżyły. 10 kafli poszło się jebać. Teraz z opłatami rozpłodowego RF i reszta będzie wkurwiona. Nie wiem, jak mam z tego wyjść z twarzą. Trudno mi nawet o tym myśleć. Znajdę sprawcę pożaru i spalę tego. I spalę jego jebany ryj. Jeez. That's an expensive dog. Frank, podoba ci się ten piesek? Tak czułem. Stary, ten pies jest wyjątkowy. Chciał go kupić jakiś typ skali, ale kazałem mu spierdalać i schowałem te 3 kawałki. Bo pies jest dla mojego zioma Franka. Mówię serio. To, co dla mnie zrobiłeś, jest warte więcej niż 3 kafle. Nie dziękuję, wdzięczę się. Pozwól mi go tylko potem rozmnożyć. Pieski? Ze schroniska! Możesz brać, rozumiesz? Słyszysz mnie? Albo od rodziny. A nie kupować. Kopa sprzedam. A już na pewno masz o zwierzątka dbać. A nie. Zobacz, masz czytać tak jak kurwa Frank, rozumiesz? Widzisz psa i mówisz tak, o kurwa nie wiem czy dać mu marchewkę. I masz czytać 4 fora, zanim dasz mu tą marchewkę. A cię znajdę. Scroll, cię dojedziemy. A seat. Pompidou, huh? That's one badass name. Pompidou. For a dog. It's French. Co to znaczy? Does it mean like tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Nie miły, okay. Frank. So, who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Rachel would want to know more. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. Convince Frank to w naszym języku oznacza dojadę Franka, aż mi kurwa nie powie. I make money by being discreet.
nie wydam cię. Frank, you know I hate everyone. Who do you think I'm gonna tell? Come on, Price, I gotta protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. True. Chmura we śnie. Hey, so I had this dream the other night about a cloud that swallowed Arcadia Bay. You too? See? We're a lot alike, Frank. We've got shit in common. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? Eh. Come on, Frank. This is Arcadia Bay. Gossip is all we have to keep us from hanging ourselves out of boredom. Mamy to. I don't know. Frank. Nie wiem, czy widzicie, ale tu na środku jest pozostałość po tym, takie... Like what? How about that firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw, her name's Sarah. Showed up a few weeks ago, causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble exactly? Forget about it, Chloe. Shouldn't have opened my mouth. Thanks for telling me. Whatever. You hear the mill burned down? Yeah. I heard some stuff about it. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Money from what? Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Don't drown me in the details, Frank. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. Is this about the buck 75? What? The money that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Wait, do you have it? Give me like another week. I don't have enough right now. I wonder if I'll ever get tired of your crap. You're lucky you're the least of my problems. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Oh, holy shit. A to widziałem. Co tam 1100 ten? For Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? Drew? Drew. A, to ten. He's an unreliable douchebag. Nah, this is the first time he's done this. Kid's actually smart. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. To dziwnie wygląda, jak ruszą się tak nogą. Strasznie to dziwnie wygląda, to już zauważyłem wcześniej. Yeah, of course, but what's in it for me? Idiot, you still owe me. No to fakt akurat. So, if I do this, then we're good? That, and I'll do even better. I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah. $100? Sure. I'll do it. Zajebiście. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got expelled this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. No, you can't even do this, Price.
$100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good. No nie wiem, mam do sensu jest, przecież mamy 16 lat. Nie mamy prawka, na dodatek z nasze auto jest jebanym złomem. Nie umiemy jeździć pewnie. Plus nie ma rejestracji zapewne działającej. Plus właśnie kradniemy siano od chłopa. Czyli kradniemy, odzyskujemy należności. Tak bym to nazwał. Didn't think I'd be back this soon. No długo nie minęło, jeden dzień. Kurde, ten kabel. Dlatego sobie chciałem kupić słuchawki bez kabla, ale okazało się, że dobre słuchawki bez kabla kosztują 500. Kupiłem te. I tak były drogie, 200 zł kosztowały. A są takie średnie. Polecam te, co miałem poprzednio, możecie sobie zobaczyć. To były Philipsa i były... To były dobre słuchawki ogólnie. Dobrze się w nich słyszało, był zajebista jakość dźwięku i kosztowały chyba z 8 dyszek. Naprawdę koks. Naprawdę koks. Tylko no... Takie... No te są... Czuję, że coś mam na głowie, że solidnego się trzyma. A tam to wystarczyło tak zrobić już. Ponadto kilka dni po kupnie od razu się rozwaliły, jak ja rzuciłem delikatnie. To był odcinek z Wiedźmina. Wiedźmina dwójki. Się wkurzyłem, nie... No, pierwszy raz się chyba tak wkurzyłem w grze, która nie nazywa się League of Legends. Albo CSGO. Znów jestem w szkole w ramach szatni. W ramach szatni postawili namioty, co kombinujesz. Ja też tu jestem, wykonuję misję dla dealera. Serio? Kiepsko. Spotkamy się, jak już skończyć? Jasne, jasne. PS, widziałem babkę, z którą buja się twój tata, jak wychodzi od mojego dealera. Co? Chyba sprawia problemy kupie ludzi, czy coś. Ma na imię Sera? Rachel? Chyba wolałem nie znać imienia, sorry. Nie, spoko, do zobaczenia. No dobra. A tu jeszcze SMS-y dostałem, co jest? Słyszałem, że cię wywalili, ale słabo. To chyba dobra wieść, jestem w raju, nieźle. Też się co w domu wczoraj wpadłem, bo waliłem z kunem. Mama każe mi iść do klubu książki, ale słabo, Elliot. Burza będzie niesamowita, w sensie niesamowicie zła. Będzie sroga beka. Ej, nie przejmuj się tym, że cię wywalili. Och, nie przejmuję się. Dlatego psiaka. Strasznie mi łapy śmierdzą, mimo tego, że myłem je dwa razy. Dobra, jesteśmy po tej drugiej stronie właśnie. Tego, co mówiłem. Tam jest pierwsza część szkoła i tutaj jest właśnie to, co się kiedyś tutaj... Tego owego. Jak nie widzieliście... To sobie zobaczcie, seria. Jest na moim kanale. A new medium. Jeszcze graffiti walniemy badylem. No dobra. They're just too high risk. Odblokowane osiągnięcie Trade Harashly. O, kurwa, myślałem, że tu nikogo nie ma, co jest? Mam nadzieję, że nas nie wyda. Pani Steph. Now that I'm gone, Steph might be the coolest person left at Blackwell. Besides Rachel, obviously. A Rachel nie chodzi, rozumiem, z nami do klasy czy coś. Hey, Steph. Whoa. Hey, Chloe. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions.
Trick's on you, because I am the ultimate lost cause. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? I figured I'd see the Tempest. For real? You? Yeah, I know. It's not really my thing. Kinda hoping it's a shit show. What the hell? I'm the stage manager. Oh, I think I knew that. My bad. You better mean it. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. No. I'm sure it is. Może pójdziemy w sumie, jeżeli będzie można. But everyone else is pretty impressive. Mam wrażenie, że będzie wybór pomiędzy. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Okay. I'm intrigued. Go on. Like Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan is Caliban. There's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey, I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... To skomplikowane. I don't know. It's confusing. Yeah, I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe? You know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. O czym jeszcze możemy pogadać? I'll see you at the Tempest, right? Proste! Notes. Why, yes. Chloe, of course you may look through that. A to ciekawe. Steph's really good at creating fantasy worlds. I can see why Mikey prefers them to his reality. Taka mi ta robota w Stefanie, twoja kreatywa śnie w słońce nad Mediolanem, bank coś tam. Kurde, ładnie to wygląda. Ty zajebiście. Miłość to brednie. O! Pan Samuel. That's some intellectual shit, Samuel. Tory chaosu, Parsalia, Ignis, Corvusque. Drzwi, spójrz. Such a nice white door. Though, it feels like it's missing something, doesn't it? Too bad I can't tag it with Samuel standing right there. No to jest misja posiadana. Nice work, Samuel. Samuel. Blackwell's resident creep. Hey, Samuel. Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone, a special someone, yes? Musisz. I've gotta go, man. It's been real. Be kind to yourself, Chloe Price. The pr-
prodigal girl returns. What shall we talk about? What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's, deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? I'm, looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete, but he is more than that. He is? A great heart he has, with much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that too. No one is just one thing. So, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. And, what do I want to keep hidden? That you are lonely and afraid. That's not true at all, man. It's okay not to be okay, Chloe Price. I've gotta go, man. It's been real. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. No, w istocie dziwna postać. Ptak. Spójrz. Evan's subject for the day. Better you than me, bird. Blackwell Academy. Conserving water since... never. There's Evan. Putting his pretentious art above his sanity. As usual. In a way, that's kind of badass. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Chloe? Uh-huh. I've learned something about myself recently. Something that I think you might understand. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You were the only person who signed my petition. I mean, seriously signed it. That's pretty sad. I'm a low bar, but did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. No dobra, to co? Chyba zostało nam pójść tylko do środka. Ale tu jeszcze możemy graffiti pomalować, tylko trzeba wymyślić dobry sposób. Zaraz to ogarniemy, widzowie.
Zaraz to ogarniemy. I poczytamy jeszcze sobie dziennik. Czy ja wam pewnie puszczę i ja sobie przeczytam w spokoju. Chyba, że chcecie taką narrację. What are the chances that 200 years ago some teenager got in trouble for carving faces all over the thing? Zraszacz. Może by ten zraszacz, kurczę, plakat. A tego nie widziałem chyba. Max would have jumped on that photographer position. Niesiemy wieści od 1898 roku. Pisz dla najstarszej jedynej gazetki szkolnej Blackwell. Zgłoś się na dowolne z poniższych stanowisk na jesień 2010 roku. Redaktor sportowy, redaktor graficzny, reporterzy, fotografowie, redaktor opinii. Gratulacje absolwenci, będziemy tęsknić. Okej. Okay. Cóż, kurczę. Wszystkich tu znam, ty. I always knew that one day Miss Price would leave an indelible mark upon this school. To jest właśnie, takie mam wrażenie, że ta szkoła jest strasznie mała, pewnie jest gigantycznie duża, popatrzcie na tą szkołę, no nie? W sensie tu pewnie chodzi z, nie wiem, 1000 osób, 500 czy coś. Ale tak ciągle spotykam tylko te osoby, które z nami, mam wrażenie, że chodzimy tu w 20 osób do tej szkoły tak naprawdę. Tu by trzeba było graffiti pierdyknąć. Tylko jeszcze nie wiem jak. Będę, że tu z pierwszą misją chyba w Life is Strange się borykałem, bo nie wiedziałem jak to ogarnąć. Nie było to jakieś najłatwiejszą rzeczą ogólnie, więc Steph. I'll see you at the Tempest, right? Proste. Now that I'm gone, Steph might be the coolest person left at Blackwell. Ja mam brak pomysłów. Tu mieszka chyba dyrektor. Wie to dziwnie, w sensie on tu mieszka, czy może nie? Kurczę, już nie wiem. Mam wrażenie, że tak. Tak dziwnie mieszkać tak przy... Tam się nadal fajczy, tak? Ale jajco. Myślę, że no na pewno by to tak nie wyglądało i momentalnie by ten ogień się znalazł tutaj, a nie po jednym dniu jeszcze był tam. No dobra, zobaczmy sobie, słuchajcie, dziennik, w ogóle te wszystkie tu rzeczy. Co tu mamy? To są te, aha, to są jakby te znajdźki. Które znaleźliśmy. Okej. Okay. Jak widzicie, tych znajdziałek już nie jest aż tak dużo. Powoli zbliżamy się tutaj do końca. Dobra. Mamy ludzi. James i Rose. To co, czytamy sobie? Wydaje mi się, że ja sobie to przeczytam. Normalnym ludziom, ale tu już możemy zakończyć, bo pewnie teraz będzie 20 minut czytania, więc... Normalnym ludziom nie wolno ufać. Spytajcie Rachel. Jej tata wygląda na najnormalniejszego gościa pod słońcem, a okazuje się, że jest zdradzieckim fiutem. Ale kto wie, może i to jest normalne. Wygląda na to, że rodzice Rachel mieli na nią wcześniej dobre stosunki, ale potem coś się popsuło. James zaczął pracę jako nowy prokurator okręgowy w Arcadia Bay, więc rodzina Rachel musiała się tu przenieść z hrabca Orange. Mimo zawodu, jaki wykonuje, nie zachowuje się jak spięty stróż prawa, czego nie można powiedzieć o niektórych ojcach. Matka Rachel Rose zdaje się porządną kobietą, kocha Rachel i Jamesa ponad życie, biedna kobieta. Wygląda na to, że Rachel kocha swoich rodziców mimo ich niedoskonałości, może tylko to się liczy. Wolałabym mieć ojca, który zdradza matkę, niż takiego, który odwiedza, o którego odwiedzam na cmentarzu. Jest jak jest, jeszcze poznałem, widzę tutaj dwie postacie jakieś. Kurde, wszystko na jednym wdechu, pochrząb. Dziennik, już nie pamiętam, które
Kurde, tego wydaje mi się też nie było. Kurde, chyba tego też nie czytałem, chyba tego też nie czytałem. Ojejciu, to jest wszystko z jednego dnia przecież, co jest? O kurde, to jest wszystko to do przeczytania, mam wrażenie. Pamiętasz, jak pisałem, że moje stosunki z mamą nie mogą być gorsze? Prawda jest taka, że nagle muszę wybierać, czy mam być dla niej miła, czy mam być z nią szczera. Obie opcje naraz nie wchodzą w grę. Ale jak mam być miła i udawać, że związek z tym wąsatym żołnierzykiem nie jest błędem? I czemu tylko mnie martwi, że ten zwyrol zaczyna okupować nasz dom? Dzisiaj może być tylko skrzynka z narzędziami i duszone mięso, a jutro? To postawię kropkę, bo jeszcze zwariuję. I tak zdaję sobie sprawę, że mama stresuje się kasą, ale nie usprawiedliwia to jej ostatniego braku gustu w doborze partnerów. Poza tym mama nie wie, że olewam szkołę słabo, ale z drugiej strony jest mi lepiej. Czyli jestem do reszty zła, bo zwisa mi to i czuję ulgę, że nie muszę więcej kłamać na ten temat i niepotrzebnie marnować energii. W sumie nie chcę znać odpowiedzi. Chloe ta zła i niedobra. Pan Wąsik odwiózł mnie dzisiaj do szkoły. Tak teraz wygląda moje życie. Co gorsza, myślę, że wspólna podróż będzie okazją do pokazania mi jak teraz będą wyglądać sprawy. Szybko go uciszyłam, ale mam wrażenie, że poleci z krzykiem do mamy. Bo takim właśnie jest malutkim człowiekiem. Znów śnił mi się tata. Byłem z nim, kiedy to się stało. Za każdym razem coraz trudniej pamiętać, co jest prawdą, a co nie. Jedyne, co pamiętam po przebudzeniu, to jak bardzo za nim tęsknię. Mam nadzieję, że to uczucie nigdy nie przeminie. Chloe, której nie było. A może? Mówiłem ci kiedyś o Natanie Prescocie rozpieszczonym z łamasie. Widziałem, jak Drew, napompowany sportowiec kretyn, dawał mu wycisk, mimo miło było zobaczyć, jak Natan dostanie łomot, choć zaczęło mi być go szkoda. Taki efekt uboczny. Może na starość robi się za miękka. Zagadałem też z Elliotem. Był mega miły jak zawsze. Chciał też gdzieś wyskoczyć jak zawsze. Nie angażowałem się jak zawsze. Bierażysko jest uparte. Pewnie jest trudno, kiedy komuś zależy na kimś takim jak ja. A propos, Steve i Mikey namówili mnie na partyjkę dzisiaj rano. Nie było najgorzej, ale chyba nie starczy mi energii, by dłużej zależało mi na czymkolwiek. Chyba powinno mnie martwić, jak bardzo wszystko mi ostatnio zwisa, ale to by znaczyło, że mnie nie zwisa, prawda? Chloe. Paragraf 22. Więc co sobie myślisz? W końcu powie o Rachel Amber. Dobra, ty wścibska bulwo, czytaj. Rachel Amber to najpopularniejsza dziewczyna w szkole. Nie, nic do picia. Dobrze. Której nagle zachciało się ze mną bujać. Dzisiaj rano na przykład zaciągnęła mnie do pracowni teatralnej, gdzie poprosiła moje zdanie na temat prawdziwej miłości i to przed całym zespołem. Powiedziałem, że prawdziwa miłość to ściema. Pan Keaton, prowadzący zajęcia, chyba się ze mną zgodził. Później Rachel wzięła mnie do przebieralni. Przyznam się, że po raz pierwszy pomagałem komuś się ubrać tak szybko po pierwszym spotkaniu. Ale to cała Rachel. Wszystko ma w dupie, zawsze jest sobą. Rachel wpadła na szalony plan ucieczki z zajęć, który zakładał nawet wskoczenie do jadącego pociągu. No wiesz, zupełnie jak w latach 60., ale XIX wieku. Max, wyczekuj kolejnych wieści. Coś czuję, że będę ci miała sporo do powiedzenia. Chloe, lekarz od serca. Czy zdarzyło mi się grać kiedykolwiek w dwie prawdy i kłamstwo? Byłabyś w tym kiepska. Nazwalibyśmy to dwie prawdy i o mój Boże, cofam to, wybacz, że cię okłamałem. Dwie prawdy i kłamstwo powinno być obowiązkowe w szkole. Sporo się nauczyłem przy okazji, na przykład wiem, że Rachel jest oburęczną, jest lwem i pochodzi z Kalifornii. No i okazuje się, że muszę sporo popracować nad kłamaniem. Rachel czytała ze mnie jak z otwartej księgi. Nawet jak ściemnia, mówiąc trzy prawdy, wiedziała. Jeszcze 6 stron mamy do przeczytania. Można powiedzieć, że prawdziwy z niej wykrywacz kłamstw. Wspominam już, że jechaliśmy pociągiem.
Było nawet fajnie. Siedzieliśmy w wagonie towarowym, podziwialiśmy świat, a następnie wyskoczyliśmy z wagonu do jakiegoś pieprzonego parku. Nic wielkiego. Kapitan Chloe, niebieskobroda, postrach Arcadia Bay. Cała ta akcja z Szekspirem sprawia, że miałem ochotę napisać ci sonet, ale okazuje się, że rymowanie jest trudne, a ze słowem Rachel nic się nie rymuje. Co w sumie by pasowało, w końcu nigdy nie spotkałem kogoś takiego jak Rachel. Kiedy jestem z Rachel, wszystko jest pewnego rodzaju grą. Musiałem sporo się namęczyć, żeby naprawić tę pieprzoną lunetę, abyśmy mogli poszpiegować ludzi w parku. Rachel wymyśliła im świetne dialogi, a ja próbowałem przedrzeźniać jakiegoś biegacza w obcisłych gaciach. Po obejrzeniu, jak jakaś starsza para całuje się na jamochłona, Rachel zdecydowała, że pora się sponiewierać. Postanowiliśmy ukraść wino od tamtej zakochanej pary hipsterów. Z uwagi na Rachel, plan zakładał wyszukaną grę aktorską z jej strony i sporo improwizacji z mojej. Moje aktorstwo było do bani, na szczęście dałem radę zwędzić wino i ulotniliśmy się czym prędzej. Z naszym ciężko zarąbanym winem udałyśmy się na dalsze poszukiwanie zabawy. Chloe nie trzeźwa. Sama nie wiem. Stawiałaś na to, że Chloe da ciała i znów nie będzie mieć żadnych przyjaciół. Oby tak. Jak udało mi się to spierdolić? Najpierw przeżywa najlepszy dzień mojego życia, a po chwili pokracznie wyznaje jej swoje uczucia jak jakiś ćwok, który zaprasza najpiękniejszą cheerleaderkę w szkole na studniówkę, a ona mnie spławia, bo jakżeby inaczej. Chociaż z tego co pamiętam, to powiedziała, że spoko, że mieliśmy jaja powiedzieć to. Ale to nie wszystko, bo jak tylko Rachel odchodzi, ja znajduję jej samochód, jebany samochód mojego martwego ojca. Aha, ta poskręcana, strzaskana, brzydka rzecz, którą przypomniała mi o tym, co było kiedyś moim życiem. Więc oczywiście go rozwaliłam, a potem zemdlałam i miałam sen, który mój ojciec kazał mi odnaleźć Rachel w parku, a ona się zapaliła. Ty, faktycznie. Ale dość o mnie, jak ci minął dzień. I potem się zapaliło, ale jaja. Kiedy uznałaś, że masz mnie dosyć, w sensie skąd wiedziałeś, że to już jest czas, żeby iść dalej? Pytam, bo uznałyśmy z Rachel, że mamy dość tej pipidówy. Koniec kropka, żegnaj Arcadia Bay, ale nie rozpłyniemy się w powietrzu jak ktoś, kogo znam. Zostawimy za sobą pieprzone gliszcza. We have to city to burn. Dla Rachel przyjęło się to dość dosłowną formą, bo spaliła pieprzony las. Szaleństwo, ale wiesz co? Ja też jestem szalona, przy okazji wykopali mnie w końcu z Blackwell, ale przynajmniej pomogłem się zachować rolę w przedstawieniu. Chyba powinienem bardziej przejąć się wywalaniem ze szkoły, ale tak nie jest. To po prostu kolejny zjebany rozdział mojego życia. A zatem palimy mosty dosłownie i w przenośni, właśnie tak się schodzi ze sceny dziewczyna, która wychodzi z pierdolnięcia. Zdarzyło mi się kogoś szczerze nienawidzić, a potem poczuć się źle, bo okazało się, że ta osoba jest naprawdę spoko, tam i też. Gdzieś w zjebanym umyśle Dawida wykwitł pomysł, że powinienem dokręcić mi śrubę, więc na parkingu Blackwell zarządzał, żeby opróżniło kieszenie. Odmówiłem, jebać faszystów, a jeśli mama nie potrafi mi zaufać, to jej problem. No i doigrałem się, bo teraz David wprowadza się do mojego dawnego domu. Mówię dawniej, bo jeśli on tam będzie, to ja nie mam kurwa zamiaru. A tak wpadłam też na Eliota, wciąż na mnie leci. Każdy by mnie chciał. Chloe, postrach faszystów. Taka trochę Julka z Twittera. Julki z Twittera są koks. Trzymajcie się, Julki. Kurde, ta gra trochę... A dobra, co ja? Nie będę już mówił nic, bo... Nie chcę nikogo urazić. W sensie, naprawdę, ja... Wiecie, ja kocham wszystkich ludzi, więc jak sobie coś żartuję i często to mówię, to... Jest to zazwyczaj w żarcie, bo ja jestem bardzo tolerancyjny. Nie jak mogę, jak jestem do maksa, naprawdę. No, jest wysoko u mnie z tolerancją na wszystko.
Nawet jeżeli jesteś, nie wiem, gigakomuchem albo giganarodowcem. Także obydwóch tych rzeczy nie lubię, to jestem totalnie w stanie to zaakceptować. Kontynuujmy. Byłaś kiedyś na sesji terapeutycznej, jest całkiem niesamowicie i nie chodzi mi o opisywanie swoich uczuć, przytulasy, wypokiwanie się i ogólnie. Mówię o otwarciu maski auta i uwaleniu sobie rąk. Rachel jest w tym niesamowita, bo jak żeby inaczej. Rozmawialiśmy o tym, że David się wprowadził i jakie to chujowe rzeczy, nie chciała zbytnio gadać, ale pomogło mi się otworzyć. Dobrze, że udało się ostatecznie wszystko, to wydaje się jakieś mniej powalone. Skoro o tym mowa, odkryłem zdewastowane auto i zacząłem je naprawiać. Bóg wie, czy je kiedyś odpalę, ale na razie cieszę się, że mam problem, który może będę w stanie rozwiązać. Może to będzie moja kapsuła ratunkowa. Dam znać, naprawiam auto i umysł, komu potrzebna szkoła. Chloe Meister Klepka. No i mamy ostatnią stronę. Jak poznać, że czas przenieść związek na nowy poziom? Mowa oczywiście o moim dealerze Franku. Chcę, żebym coś dla niego zrobiła. Odebrała hajs od Drew Notana. Znasz Drew, czołowego osiłka Blackwell, a teraz najważniejszego handlarza oksydonem? Gość jest chyba w głębokiej dupie. W sumie prościzna, poza tym przydałby mi się hajs na fundusz ucieczkowy dla mnie i Rachel, skoro o niej mowa, zgadnij kochankę, którego frajera przyuważyłam wychodząc z kampera Franka. Przycisnąłem go i dowiedziałem się, że laska ma na imię Sera. Jest tutaj dopiero od paru tygodni i najważniejsze, kocha dragi, kto by przypuszczał. Dobra, czas na mój triumfalny powrót do Blackwell, przynajmniej teraz mi płacą, żebym tam poszła. Chloe, skazana za zajebistość. No dobra, moi drodzy, to by było tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i przypominam, łapkę w górę, komentarze oraz subskrypcji, o tym, żeby też wpaść na inne filmy. Instagrama link macie w opisie. Życzę wam, słuchajcie, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.